Witaj w podcaście CWS Życie to Rozwój. Ja nazywam się Piotr Turek i poruszam z moimi gośćmi tematy związane ze sportem i rozwojem osobistym. Zapraszam do słuchania. Na wstępie chciałbym również podziękować cateringowi Pomelo za patronat nad naszym podcastem. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiejszym moim gościem jest Kornel Pęksa. Możecie go kojarzyć z kanału YouTube'owego Nie ma lekko. Witam Cię serdecznie, Kornel. Witaj, dzięki za zaproszenie. Dzisiejszym tematem naszego podcastu będzie takie połączenie treningu i fizjoterapii. Zaczniemy sobie od pytania, jak dzielimy stabilizację oraz jakimi ćwiczeniami można ją wzmocnić w praktyce? Jak to Kornel, z swojej perspektywy wygląda? To jest bardzo szeroki temat. Otwieramy całą puszkę Pandory, pytając o stabilizację, ponieważ sama stabilizacja w sobie zależy od jej definicji. Dużo terminów zostało podporządkowane i wrzucone do właśnie jednego wielkiego worka, co to jest ta stabilizacja. Jest to kontrola ruchowa, posturalna, technika, właściwie koordynacja. Tutaj ludzie rzucają wszystko, co możemy definiować, co możemy obserwować jako ruch czy jakieś dysfunkcje. I gdy widzimy jakiś problem, no to wtedy jest to zaklasyfikowane jako brak stabilizacji. Natomiast tak naprawdę mówię o tej puszce Pandory dlatego, że zwłaszcza społeczność fizjoterapeutów przeżywa taki mały kryzysik w związku z tym, czy ta stabilizacja rzeczywiście działa, na ile jest, jakby, gdzie są jej granice w terapii czy właśnie w treningu osób i na ile te ćwiczenia w ogóle są przydatne. Tutaj nie jest to przyjemny temat dla dużej ilości fizjoterapeutów czy trenerów, ponieważ rzeczywiście no drażnimy to, tą strunę, którą oni wykorzystują w swojej pracy. Więc a powiedz mi, podstawowe narzędzie. A mówisz jeszcze o takich ćwiczeniach ogólnych, czy bardziej masz teraz na myśli wykorzystanie na przykład takich bosu czy dysków różnego rodzaju, które gdzieś od kilku lat uważa się, że nie do końca mają jakby takie przełożenie na tą stabilizację? Czy mówisz stricte o tych jakby takich sprzętach, przez niektórych nazywane jako takie cyrkowe narzędzia, czy ogólnie mówisz o ćwiczeniach na stabilizację i o całym takim segmencie tym stabilizacyjnym? Widzisz, właśnie one są wszystkie wrzucone do jednego worka. Ponieważ właśnie do bosu ćwiczysz wtedy stabilność, można powiedzieć konwencjonalnie, ćwiczysz swój balans, propriocepcję. Tylko pytanie, czym to się różni od tego, że na przykład masz ćwiczenie w klęku podpartym i tam masz wciągnąć brzuch, unieść nogę, utrzymać integralność kręgosłupa. No tak. Oba te ćwiczenia będą nazwane ćwiczeniami na stabilizację, natomiast kształtują raczej coś innego. I należałoby to rozpatrywać to wszystko osobno. W ogóle też trzeba się zastanowić nad tym, jaki jest nasz cel, gdy tą stabilność ćwiczymy. Dlaczego ktoś zwykle ćwiczy stabilność? To jest, warto sobie zadać to pytanie w ogóle przed A powiedz mi, czy bardziej na przykład odnosisz właśnie tą stabilizację jako bardziej do wzmocnienia takich mięśni posturalnych głębokich, czy jednak do zachowania odpowiedniej pozycji w danym wzorcu ruchowym? Jak ty sobie to też interpretujesz, tą stabilizację? Widzisz, właśnie gdy skupiamy się zbytnio na mięśniach, które chcemy ćwiczyć pewnymi ćwiczeniami, zaczynamy tracić tak zwany ten big picture i wtedy gubimy się tak naprawdę w aktywacji w poszczególnych odcinkach. To, co jest najważniejsze, to jest to, o czym wspomniałeś, czyli zachowanie odpowiedniej pozycji podczas ćwiczeń, na których nam zależy. Jeżeli mamy wprowadzić ćwiczenie na stabilność, to one ma nas nauczyć właściwie kształtować takie automatyzmy ruchowe, które nam umożliwią potem wykonywać prawidłowo ten wzorzec. Więc jakby analiza krok po kroku, który mięsień teraz wzmacnia, czy to jest poprzeczny, czy wielodzielny i na co jest dokładnie to ćwiczenie, jest w pewnym sensie przekombinowaniem. I bardzo właściwie takim głównymi badaniami, które sprawiają nas teraz w zadumie jako fizjoterapeutów, są te, które łączą aktywację na przykład mięśnia poprzecznego czy wielodzielnego i okazuje się, że one nie mają w ogóle zbyt w związku z bólem pleców na przykład. W dużych, naprawdę dużych już przeglądach systematycznych. Więc to było jedno z takich głównych tematów, które sprawiły, że
nie wiemy tak naprawdę, czym jest stabilizacja. Natomiast możemy obserwować swoje odcinki ciała podczas ćwiczeń wielostawowych. Więc na tym bym się skupił. Na właśnie analizie i dopasowaniu stabilności tak, dopasowaniu wzorca ruchowego, wykonywania wzorca ruchowego tak, by było to odpowiednie dla anatomii danego człowieka, jego budowy i nie, by mógł wykonywać te wzorce tak, by nie prowokować bólu. Ponieważ to też nie ma się o co oszukiwać. Większość ludzi interesuje się stabilnością dlatego, że ma właśnie ból. No tak, kręgosłup. Prawda? Więc jednakże, gdy jest ból, on już zaciera nam cały obrazek, ponieważ ból wpływa na aktywację mięśni bardzo mocno. Więc zwykle, gdy mamy jakiś ból, no to będziemy mieć wyłączane mięśnie, również ze stabilizacji, być może te większe, być może te bardziej lokalne. Jednakże już cały nasz obrazek będzie zakrzywiony, więc tutaj trzeba też oddzielić jakby trening motoryczny sportowców od stricte rehabilitacji i wracania do na przykład martwego ciągu, kiedy masz ból pleców związany z nim. I tutaj właściwie strategie będą się bardzo różniły w tym leczeniu bólu czy właśnie kształtowaniu stabilności u danego sportowca. Więc właściwie szalenie trudno tutaj dać jakieś konkretne rekomendacje. Powiedziałbym natomiast, warto rzucić światło na to, jak mobilność i stabilność się łączy. Tutaj z pewnością mogę powiedzieć o tym, że nie można tych terminów rozpatrywać osobno, ponieważ gdy brak nam stabilności w takim klasycznym rozumieniu, jest to bardzo często powiązane z brakiem mobilności. Ponieważ gdy mamy zwiększone napięcie mięśni, tych takich większych, ruchowych, globalnych, nazywanych często, wtedy mamy utrudnioną aktywację mięśni stabilizujących. Tak więc, czy nie tylko stabilizujących, ale nawet tych po drugiej stronie stawu. Więc przede wszystkim zawsze, gdy są jakieś problemy z utrzymaniem odcinków ciała w odpowiednim ułożeniu podczas ćwiczeń, to sprawdziłbym na początku, czy to nie jest problem z mobilnością któryś mięśni, po której stronie stawu, na przykład w przysiadzie, czy nie jest to problem jakichś krótkich mięśni stawu biodrowego, czy być może prostownika grzbietu, i to będzie miało czasami większe przełożenie na stabilność, na wzmocnienie aktywacji brzucha niż samo ćwiczenie stricte brzucha. To jest też to, o czym często mówię na kanale, że mobilność, jakby rozluźnianie, czy jakakolwiek technika rozluźniająca zbyt spięty mięsień, da nam lepszy efekt do aktywacji tego przeciwległego mięśnia niż samo jego trenowanie. A powiedz mi, Tak. I żebym jeszcze później sobie nie zapomniał, bo mi wylecie najprawdopodobniej. Jasne, mówiłeś teraz o mobilności i stabilizacji. Czy ty też jakby w swojej pracy opierasz się na modelu joint by joint Greya Cooka, czy uważasz, że jednak każdy staw jest bardziej może nie tyle co po połowie, co w każdym stawie bardziej patrzymy globalnie, że trzeba uwzględnić mobilność i stabilność, czy jednak dzielisz podobnie jak Gray Cook niektóre stawy pod względem bardziej stabilizacji, niektóre pod względem takiej mobilności? Raczej patrzę na każdy staw jak na zespół mobilności i stabilności. Że tego właśnie nie wolno oddzielać, ponieważ zwykle gdy staramy się czysto usztywnić jakiś odcinek ciała, typu nie wiem, kręgosłup lędźwiowy, okej, to jest ważne, ale trzeba pamiętać, że ten odcinek z jakiegoś powodu się rusza, prawda? Gdyby on miał być całkowicie stabilny, to tam nie byłyby połączeń stawowych. Więc musimy w jego treningu i musimy tak go uwzględnić w swoim planie, żeby mieć zarówno stabilność, jak i mobilność według wymagań ruchowych, czy na boisku, czy na siłowni, które będą różne. Okej. Okay. Powiedz mi, czy chciałbyś coś jeszcze dodać do tej stabilizacji? Bo troszeczkę ci wyrwałem, wiem, że kontekst pewnie lekko zgubiłem przez przypadek, ale chciałbyś Myślę, że mógłbym rzucić troszkę światło na to, jakie są jedne z ważniejszych rzeczy i zdecydowanie zbyt mało doceniane w społeczności. Na pewno będzie to trening stopy, mówiąc ogólnie, ponieważ gdy jesteśmy w jakimkolwiek wzorcu ruchowym, który jest
który nie jest obunóż, tylko jest jednonóż albo w pozycji asymetrycznej, czyli na przykład w wykroku, czyli w większości aktywności sportowych, w tym, na czym nam tak naprawdę zależy, jeżeli chodzi o sportowców, to mamy aktywność niesymetryczną na jednej nodze. I można by pomyśleć, że chodzi o samą stopę, jednakże tak naprawdę stopa jest naszym pierwszym punktem kontaktu z gruntem. I jeżeli stopa będzie w ułożeniu, będzie się zapadać, będzie niestabilna, mówiąc potocznie, to będzie przekładało się na cały również tułów. Więc paradoksalnie czasami jakieś problemy z kręgosłupem lędźwiowym, z kolanem, to ma swoje zarzewie w stopie. I brak treningu stopy, brak ćwiczenia konkretnie propriocepcji tam, równowagi, będzie prowadził do tego, że będziemy mieć również gorsze wyniki, nawet jeżeli chodzi o stabilność posturalną tułowia. Widziałem nawet badania, które właśnie wskazywały na połączenie tego, jak mięśnie tułowia są połączone ze stopą. Jak można zobaczyć różnicę po treningu propriocepcji w szybkości aktywacji właśnie mięśni tułowia. Jak to ten cały układ jest ze sobą sprzężony. Więc na pewno ten element jako trening stopy jest nieodłączny, jeżeli chodzi o trening sportowy, nawet u osób, których wzorce są obunożne, czyli również przysiady, martwe ciągi. Z tego można wyciągnąć również bardzo, bardzo dużo w tych dyscyplinach. Czyli tak podsumowując, raczej tą stabilizację po prostu analizujemy na poszczególne odcinki naszego ciała, tak? Tak, zdecydowanie na poszczególne odcinki i zawsze bierzemy pod uwagę również mobilność w danym odcinku. Przejdziemy. Wtedy. Przejdziemy sobie Proszę. teraz do takiego jednego błędu podczas przysiadu, który chciałbym z Tobą omówić. Powiedz Aha. mi, jak można skorygować rotację miednicy w bok, która przeważnie objawia się przy takiej dolnej fazie przysiadu, kiedy lekko schodzi nam ta miednica właśnie do boku. Nie chodzi mi o takie zwykłe podwijanie jak bad wing, tylko bardziej właśnie taka rotacja w bok. Powiedz mi, jak można to w ogóle zdiagnozować? I jak najlepiej to korygować ćwiczeniami, czy też jakimiś technikami już związanymi z fizjoterapią? Diagnoza jest jednoznaczna, to znaczy wizualna. Tutaj jakby trudno jest ocenić to w warunkach polowych, nazwałbym to siłowni. A powiedz mi, robisz jakieś na przykład testy wtedy, czy to jest wina pośladkowego, na przykład średniego, czy jakiegoś innego mięśnia, czy Właśnie, jak to? zaraz do tego przejdę. Natomiast, żeby konkretnie ocenić takie przemieszczenie, jego wielkość czy skuteczność treningu, trzeba byłoby bardziej zaawansowanych w ogóle biomechanicznych testów z oznaczaniem i w ogóle z obciążeniem gruntu przez każdą nogę. Natomiast myślę, że warto mówić raczej o takich praktycznych rzeczach, które każdy z nas napotyka, widzi. Byłoby to najlepszą diagnostyką, byłoby nagranie się prosto w rzucie takim tylnym i zobaczenie rzeczywiście tego shiftu miednicy, ponieważ nie musi być to stricte rotacja. Jeden talerz biodrowy nie musi być podwyższony w stosunku do drugiego, a drugi obniżony. Może być to po prostu shift miednicy na jedną stronę. Więc przede wszystkim niekoniecznie musi być to negatywne. Wielu z nas ma asymetrie, które wcale nie są czymś nienormalnym. Mamy kończyny różnej długości, bardzo wiele osób. Pół centymetra różnica w długości kończyn. Więc jeżeli ta różnica jest mała, to nie martwiłbym się nią w ogóle, ponieważ nawet Usain Bolt ma chyba różnicę długości kończyn, jakiś centymetr, lekkojoze, to wszystko jest u niego widoczne. Więc generalnie spokojnie, nie trzeba być takim perfekcjonistą. Bardziej byłaby to kwestia do zbadania wtedy, gdy mamy jakiś ból. I zobaczyć, czy ten shift jest połączony właśnie z tym bólem. Ponieważ czasami, gdyby jest obecny, to nasze ciało stara się tak sprytnie wyminąć jakby ten zakres ruchu, który ten ból prowokuje. Natomiast jeżeli nie ma bólu, wtedy mamy w ogóle przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest potrzebne, ta korekcja. W większości przypadków nie naruszałbym tej właściwie mini homeostazy, którą sobie nasz organizm wypracował, dopóki nie ma jakichś dolegliwości. Natomiast gdy są, to nie łapałbym się od razu za jakieś techniki rozluźniania, ale przede wszystkim popracował nad setupem, czyli nad tym, jak się przygotowujemy do danego
do boju, czy w tym przypadku pytasz o przysia, czyli odpowiednie napięcie. Ja stosuję przede wszystkim różne wskazówki, które mają pomóc się ustabilizować, czyli na przykład próba rozszerzenia tymi stopami. Jakbyśmy chcieli rozjechać się stopami na bok, to jedynie nie możemy tego zrobić, ponieważ mamy gumę na butach. Mhm. Oprócz tego oczywiście odpowiedni bracing, napięcie brzucha. I tutaj ten wzorzec powinien być wolny, z kontrolą. Jeżeli używamy ciężarów, które skłaniają nas do tego shiftu, no to oczywiście zmniejszenie tego ciężaru, żeby pracować na troszkę mniejszym procencie ciężaru maksymalnego i powoli setkami przesiadów to korygować. Jeżeli to nie działa, warto też spojrzeć na różnicę w mobilności. Przede wszystkim to będzie miało nawet większe znaczenie niż aktywacja poszczególnych mięśni, ponieważ gdy mamy na przykład blok WC, jeżeli chodzi o staw skokowy, zmniejszony zakres ruchu w stawie skokowym, to wtedy żadna ilość wzmacniania pośladkowego średniego nie pomoże, ponieważ no, nasze ciało tutaj zresztą bardzo mądrze omija, pozwala sobie w ogóle wykonać ruch przez to, że robi taki tego typu shift właśnie. Jednym z lepszych sposobów, który mi się podobał, jest zamocowanie taśmy. Nie wiem, czy widziałeś ten film, natomiast zrobiłem o tym kiedyś film. Zamocowanie taśmy tak i zamocowanie jej z boku, gdy wykonujemy przesiad. Że ściągasz tak wokół naszej, wtedy, tak? Tak, mhm. Oplecenie jej wokół naszej miednicy, tak by nas ściągała, ale nie w stronę tak by nas skorygować, tylko w stronę, by pogorszyć naszą sytuację i jeszcze bardziej nas ściągnąć. Wydaje się to troszkę nieintuicyjne, natomiast przeciwstawianie się temu ściągnięciu będzie tak zmieniało aktywację mięśni, że będziemy paradoksalnie poruszać się w tym odpowiednim torze, w tej prostej linii. Więc opór zawsze tak działa, że chcemy mu się przeciwstawiać. Więc to byłaby dobra możliwość korekcji, stosować to jako preaktywację przed przysiadem, na przykład przed swoimi seriami docelowymi, tak by pobudzać właśnie mięśnie z jednej strony ciała, czyli właśnie pośladkowy średni, ale też inne, bo również tłowia przed samym docelowym przysiadem, dużym wzorcem z ciężarem. Okay. A powiedz więc to są strategie. A w przypadku tak, na przykład dolegliwości związanych z odcinkiem lędziowym, czy mógłbyś nam jakieś też strategie swoje tutaj zdradzić? Jak diagnozujesz takie najczęstsze przyczyny? Widzisz, właśnie to jest kolejna sprawa z przyczyną dolegliwości lędźwiowych. Bardzo trudno jest odnaleźć przyczynę bólu. Zwłaszcza gdy mam do czynienia z kimś, kto ćwiczy, tutaj, choć właściwie z osobą niećwiczącą również, większość bólów kręgosłupa lędźwiowego nie ma jakiejś konkretnej przyczyny. Zrobisz badanie obrazowe, rentgen, czy nawet rezonans, oczywiście wyjdą ci jakieś rzeczy, no, jakby, rentgenolodzy znajdą wszystko, powiedziałbym, i nazwą wszystko, nawet lepiej powiedziane. Natomiast okazuje się, że te dyskopatie nie zawsze muszą być symptomatyczne, bądź ból nie zawsze musi mieć przełożenie na jakąś konkretną strukturę. Oczywiście jakby fizjoterapeuta czy trenera zawsze kusi, ponieważ to wzbudza zaufanie, żeby zrzucić winę na jakąś strukturę, bądź by znaleźć jakąś ciekawą nazwę na ból pacjenta. Wtedy czujesz się zdiagnozowany i czujesz, że idziesz w dobrym kierunku. Natomiast sposób, w jaki sobie radzić z tymi dolegliwościami lędźwiowymi, jest tutaj nawet ważniejszy. Przede wszystkim, bo ponieważ stosując tę strategię, możemy szybciej pozbyć się tego bólu, a symptomy mogą być naprawdę, naprawdę różne. Przede wszystkim powiedziałbym, że ruch jest tutaj kluczowy. Bardzo często, właśnie gdy ktoś ma jakiś epizod bólów kręgosłupa lędźwiowego, stosuje przeróżne ćwiczenia na stabilizację i jakby wierzy, że przywraca tą stabilizację w danych odcinkach. Natomiast głównym powodem, dla którego te ćwiczenia działają, jest to, że człowiek się rusza. I pobudzanie ukrwienia w danych odcinkach, w danych segmentach jest najważniejsze, jeżeli chodzi o aktywizację tego miejsca, również ewakuację stamtąd mediatorów stanu zapalnego. Więc gdy ktoś mówi mi, że ma właśnie ból pleców,
ale potem mówi mi, że na przykład siedzi 8 godzin dziennie, to jest to farsa, ponieważ rzeczywiście jakby dlaczego miałby ten ból odejść szybko, skoro w momencie, skoro nasze ciało stworzone jest do ruchu, a my w momencie bólu nie pozwalamy mu użyć podstawowych mechanizmów, w jaki sposób ono się regeneruje. Więc w sytuacji, gdy większość bólów jest zupełnie bezprzyczynowych, tak naprawdę, wręcz wskazuje się na czynniki jakieś społeczne bądź psychologiczne, co dodatkowo utrudnia nam sprawę, utrudnia nam diagnostykę, musimy radzić sobie z tym właśnie różnymi działaniami, tak naprawdę też wpływającymi na nasz styl życia, czyli przede wszystkim ruch, właśnie jakiś nawet spacer, nie siedzieć, wymieniać swoje, często swoje pozycje, ruszać się jak najwięcej podczas dnia, również nie spróbować nie spinać tych mięśni obronnie, ponieważ to jest z kolejnych mitów, że gdy mamy ból pleców, to musimy użyć spięcia brzucha, musimy w jakiś sposób ciągle chodzić na tłoczni, tak by się stabilizować. Jest to również nieprawda. To zwiększone napięcie mięśni brzucha będzie paradoksalnie przekładało się, jest bardziej związane z bólem niż cokolwiek innego, ponieważ właśnie osoby bólowe w ten sposób się spinają, osoby niebólowe nie. Więc dlaczego mamy używać strategii, która pobudza ból, która jest wyzwalana bólem, a nie strategii, która towarzyszy ludziom zdrowym. Tak więc pracujemy nad oddechem, głębokim oddechem, relaksacją. To są rzeczy, które tak naprawdę mają największe znaczenie, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, pewnego rodzaju aktywacje mięśni, czy właśnie trening poprzecznego mięśnia wielodzielnego, te rzeczy powoli dochodzimy do konkluzji, że działają bardziej poprzez aktywizowanie nas do ruchu, a nie poprzez pobudzanie tych mięśni. Również spojrzałbym tutaj na mobilność, to znaczy nie tyle mobilność samą w sobie, co mobilizowanie ruchem danego odcinka, w tym przypadku lędźwiowego. Tak więc staramy się znów nie usztywniać, tylko próbować podczas dnia wykonywać jakieś zgięcia boczne, pochylać miednicę. Te miejsce ma się ruszać, przede wszystkim ruszać. Tak więc diagnostyka niekoniecznie jest prosta i tutaj można bardzo często natknąć się właśnie na chęć u terapeutów na przediagnozowanie pacjenta, natomiast działania, które możemy podjąć do tego, żeby się tego bólu pozbyć, są znacznie prostsze i znacznie bardziej intuicyjne, niż mogłoby się wydawać. A w przypadku bólów kręgosłupa uważasz, że powinniśmy też typowo rozluźniać te mięśnie przy kręgosłupie, czy raczej je też wzmacniać? Widzisz, to jest. Te dwie rzeczy również są paradoksalnie ze sobą połączone, ponieważ często przykurcz jakiegoś mięśnia jest związany z tym, że on musi pracować cały czas i organizm próbuje go przykurczyć dlatego, że on jest za słaby. Więc gdy możemy te dwa działania stosować jednocześnie, ponieważ obie atakują generalnie ten sam problem, czyli słabość mięśnia, wzmacnianie da nam jego siłę, natomiast rozluźnianie usunie przykurcz, który tak naprawdę wcale tej siły nie poprawia. Przykurcz to jest taka ostatnia deska ratunku dla naszego ciała, to znaczy zwiększone napięcie, to jest właściwie bardziej trafny termin, gdy ten mięsień jest za słaby, gdy jakiś odcinek już jest rzeczywiście w bólu, czy już przez dłuższy czas był w jakiś sposób mniej stabilny, wtedy mamy rzeczywiście problem z przykurczeniem. Więc tak jakby stosujemy te dwie strategie jednocześnie. Oczywiście zależy od przypadku, ale one się świetnie uzupełniają. Okej. Okay. Odbiegniemy sobie troszkę teraz od tematów takich medycznych, bardziej w kontekście teraz social media mam pytanie. Powiedz mi, Kornel, jak budować swoją społeczność na YouTube, bo nie ukrywam, że dobiłeś po prostu też do ogromnego, można powiedzieć, w naszej branży wyniku. Tutaj 100 tysięcy subskrypcji na kanale YouTube. Powiedz mi, czy mógłbyś nam zdradzić jakieś swoje takie tipy, jak budować tą społeczność aż w tak rozległym wydaniu?
I jak wyglądały w ogóle twoje też początki tworzenia, te pierwsze filmiki, jak to wszystko zaczynałeś? Dziękuję za takie przyjemne pytanie. Nie jestem wcale specjalistą od tworzenia społeczności. Powiedziałbym raczej, że sam jestem dosyć antyspołeczny. I zarzewiem, jakby zamysłem tego kanału było to, żeby dawać ludziom nie tyle miejsce, gdzie marnowaliby swój czas, nawet sam mówię to w intro. To nie jest miejsce, gdzie zobaczysz vlogi, mój kanał, czy właśnie to, jak żyję. Ja sam jestem dosyć konkretny i lubię konkretne rozwiązania. Tak więc całym zamysłem tego, jak ja budowałem społeczność, swój kanał, było to, żeby nie marnować czasu ludzi, tylko rzeczywiście nakierowywać ich na wiedzę, na konkretne rozwiązania, na coś, dzięki czemu mogą przemyśleć całe swoje działania, tak żeby systemowo atakować i zmieniać swoje życie. Tak więc przede wszystkim informacja, konkret, dawanie wartości ludziom, to jest to, co sprawia, że kanał będzie popularny. Ponieważ każdy z nas chce dowiedzieć się czegoś, co zmieni jego życie, tak naprawdę. W społeczności fitness mamy różne modele, widzę różne modele, takie nakierowane bardziej na wygląd, na dietę. Oczywiście, te lifestyle'owe kanały też są potrzebne, natomiast ja poczuwam się bardziej do tego, żeby, kurczę, powiedzieć jednak coś nowego, nakierować ludzi na nowy temat. I mam wrażenie, że właśnie dzięki temu mogłem się wyróżnić i przy właściwie dosyć rzadkim czasie publikacji, małej ilości publikacji, mogłem zdobyć swoje wyświetlenie i jakby swoją renomę. Jeżeli chodzi o moje początki, to trzeba byłoby się cofnąć do 3 lat temu, do tego, jak zaczynałem ten kanał. Dla wszystkich, którzy chcieliby ten kanał zacząć, mam jedno przemyślenie. Otóż zawsze wydaje się, że pewna nisza jest już zaspokojona. To znaczy, gdy ja zaczynałem 3 lata temu, wydawało mi się, że tak naprawdę wszystko na YouTubie było już powiedziane. I nie wiadomo, kto jeszcze będzie mnie oglądał, czy to w ogóle się uda. Natomiast to wrażenie ma się zawsze. I właściwie zawsze istnieje jakaś liczba kanałów, tak samo jak jest w telewizji, zawsze istnieją programy. Natomiast nie ma co się tym zrażać, ponieważ to, w jaki sposób ty będziesz mówił, na jakie problemy będziesz zwracał uwagę, ma znaczenie. Czy być może czy twoja osobowość w jakiś sposób zmieni ten content tak, że ludzie spojrzą na to z innej strony. Tak więc no, początki nie były proste. Pamiętam, że mój pierwszy komentarz to był taki, że wtedy miałem też jakąś dłuższą bródkę, miałem też takie wyższe włosy, lubiłem je stawiać bardziej, że wyglądam jak upośledzony D'Artagnan i ktoś tutaj daje, i on daje mi subskrypcję i pozwala sobie tym samym wygłosić taką uwagę. Więc rzeczywiście trzeba wytrwałości. Po pół roku to było chyba ze 100 subskrypcji dopiero. Więc powoli, powoli, powoli czekać na to, aż w końcu trafi ten popularniejszy temat. W moim przypadku akurat to było uderzenie do tematu kobiet, które rzeczywiście na tym YouTubie mają zbyt mało, przynajmniej jeszcze wtedy miały zbyt mało informacji dla siebie, jeżeli chodzi o trening siłowy. A powiedz mi, czy na początku na przykład inwestowałeś w jakieś takie reklamy płatne, gdzieś dodawałeś swoje wideo na jakichś forach, na jakichś grupach, czy po prostu wrzucałeś materiały konsekwentnie i w pewnym momencie to ci się, że tak powiem, zwróciło? Przede wszystkim jedna konsekwencja produkcji materiału. Oczywiście na Facebooku chyba uderzyłem do jakichś 4-5 grup na samym początku i te filmy tam udostępniałem przez jakiś czas. Natomiast później w statystykach widać było, że to nie tworzyło jakiejś dużej bazy widzów. Tak naprawdę większość widzów pochodzi z algorytmów YouTube'a, z tego właśnie jak znajdują mnie na YouTubie, jakie tematy ich interesują, klikają odbiorcy, ponieważ jest dobra miniaturka, temat, który jest rzetelnie przedstawiony. Raczej tam należy celować, jeżeli jest się twórcą YouTube'owym. Powiedziałbym, że rzeczywiście te grupy bardzo mało mi dały, a również w reklamy płatne nie inwestowałem. Uznałem, że po prostu chcę mieć tutaj wszystko wypracowane raczej przez siebie i nie chcę inwestować dużych pieniędzy,
które dla ówczesnego studenta były znaczne. A powiedz mi, skąd czerpiesz wiedzę o treningu, jako też trener i fizjoterapeuta? Oczywiście, też tak jak rozmawialiśmy na początku, ukończyłeś studia związane z fizjoterapią. Powiedz mi, a coś poza tym, jakby też, co mógłbyś poradzić takim osobom, które chcą zacząć bardziej w kontekście tym trenerskim gdzieś się kształcić? Od czego zacząć? Skąd czerpać wiedzę, jakieś takie wzorce po prostu też osób z polskiej sceny bądź zagranicznej? To jest bardzo szeroki temat. Jeżeli chodzi o edukację, powiedziałbym, że zawsze, gdy oglądam jakieś podcasty czy rady na ten temat, na to wieczne pytanie, skąd czerpać wiedzę, to widzę, że najbezpieczniejszą odpowiedzią są zawsze książki i kursy. I oczywiście jest to prawda, ale szczerze, ile osób z nas ma czas pójść na jakiś weekendowy kurs, czy na tygodniowy kurs, gdzie codziennie się kształci. Oczywiście jest to wartościowe. Natomiast jest to chwila i bardzo duża ilość wiedzy później wyparowuje z głowy, tak? Nie mówiąc już o czasie przeznaczonym na czytanie książek. Dlatego jednym z topowych, tak naprawdę, źródeł wiedzy, które ja polecam, jest obserwowanie portali, które analizują artykuły naukowe i skracają te treści i sprawiają, że one są łatwiej strawne. Zarówno w kontekście treningu siłowego, czy też fizjoterapii, tam można rzeczywiście podjąć codzienny wysiłek tego, żeby czytać kilka takich artykułów i w ten sposób się edukować. Również, jeżeli chodzi o portal YouTube, nie wszystkie porady z internetu będą nieprawidłowe. Być może możemy znaleźć twórcę na YouTubie, który właśnie spędził bardzo dużo czasu na ćwiczeniu własnym, klientów czy leczeniu pacjentów, na kursach, na czytaniu książek i teraz chce się tym w łatwy i przystępny sposób podzielić, tak żeby zwiększyć swoją popularność. I my tam możemy skorzystać z wiedzy. Tak więc nie tylko książki, nie tylko kursy, nie tylko wydawanie pieniędzy. Uważam, że wręcz większe znaczenie ma po prostu codzienne karmienie się materiałami, jeżeli chodzi o społeczność fitness, trenerską, fizjoterapeutów i w ten sposób zmienianie swojego życia i stawanie się bardziej kompetentną osobą. To będzie miało większe znaczenie niż jakiś kurs kilkudniowy, który nie zmienia nas w takim regularnym ujęciu. Oprócz tego chciałbym powiedzieć o ważnej rzeczy, czyli o tym, żeby gdy ktoś chce być trenerem, jego własne doświadczenie w pracy nad własnym ciałem jest kluczowe. I to, co jest bardzo często zaniedbywane, to jest jakby multidyscyplinarność, czyli bardzo duża ilość trenerów skupia się obecnie na treningiem jedynie siłowym. I tutaj widzę duże zagrożenie, ponieważ jest mniejsza szansa, że taka osoba przedstawi ci zagrożenia treningu siłowego ogólnie, również ze strony psychologicznej, ponieważ sama nie zna innych dyscyplin. Więc jeżeli ktoś chce być naprawdę dobrym trenerem, takim, który rozumie działanie ludzkiego ciała, ale też samą jakby ideę sportu, aktywności, to jest angażowanie się w wiele różnych sportów, nawet na jakieś krótkie okresy, tutaj spojrzeć, jak to jest być zaangażowanym w sporty walki, tutaj spojrzeć na pływanie, na kolarstwo, pójść na jakieś zajęcia fitness. Znam trenerów, którzy nigdy nie poszliby na zajęcia fitness, ponieważ no myślą, że jest to totalnie niepotrzebne, typu na jakąś zumbę. Wydaje się dosyć zabawne. Natomiast jak inaczej zrozumieć kobiety, które się ćwiczy, które lubią jakieś zajęcia, niż wejście w ich skórę, w te aktywności, które robią. I później, jeżeli zaznajomiłeś się właśnie z tym, możesz samej jej polecić zumbę jako cardio, zamiast katować ją godziną na bieżni. I w ten sposób rzeczywiście być takim osobą, która łączy w sobie wiele dyscyplin. Ale dalej, fizjoterapeuci to samo. Fizjoterapeuci właśnie często lubią się bawić lekarza i być raczej tym kozetem guru. Oczywiście nie ma to nic złego, ale sam fizjoterapeuta również powinien eksperymentować z aktywnością fizyczną, być zainteresowanym treningiem siłowym, również sprawnościowym, wytrzymałościowym. Dzięki temu może ze swoich pacjentów robić naprawdę sprawnych ludzi, którzy również sami
będą się angażować w sport, ponieważ tutaj ma kolejny taki problem systemowy, że większość osób ze służby zdrowia sami nie mają do czynienia z tym sportem, więc w jaki sposób mają budować zdrowe społeczeństwo, które same będzie codziennie angażowało się w aktywność fizyczną. Więc to są takie moje Powiedz mi, topowe a refleksje. jak oceniasz samą jakby wiedzę, którą zdobyłeś na studiach fizjoterapeutycznych? Uważasz, że warto, jeśli ktoś chce zostać bardziej takim trenerem, czy nie? Uważam, że nie. Uważam, że nie. Ja sam miałem zamysł być właśnie fizjoterapeutą, który będzie pracował z ludźmi w sporcie, z ludźmi, którzy chodzą na siłownię i wracać im, pozwalać im wracać ze sprawnością, bądź w ogóle pobiegać swoim kontuzjom. Natomiast później, im dłużej i dalej w studia z fizjoterapii, ja studiowałem na warszawskim WUM-ie, na Uniwersytecie Medycznym, więc tylko o tym mogę mówić, tym bardziej szło to w leczenie chorób, po prostu konkretnych dolegliwości związanych z chorobami cywilizacyjnymi najczęściej, czyli mieliśmy tam też neurologię, kardiologię, fizykoterapię, też już ikona studiów fizjoterapeutycznych dosłownie, więc było mnóstwo tematów, które zupełnie trenerowi są niepotrzebne. Tutaj trzeba było rozróżnić też, czy ktoś idzie na te studia dla papierka, czy dla wiedzy rzeczywiście. Jeżeli dla wiedzy, to może pójść na pierwszy rok i potem odpuścić. Wiem, że dziekan by się obraził mój, gdyby usłyszał taką moją poradę. Natomiast na pierwszym roku nauczyłem się osobiście najwięcej, ponieważ na pierwszym roku uczysz się anatomii i tam rzeczywiście jako trener coś wyciągniesz. To zmieni twoje patrzenie na ludzkie ciało nieodłącznie. Jeszcze ja miałem na swoich studiach prosektorium, więc to już w ogóle był gruntowny szok. Natomiast później, szczerze, bardzo duża ilość godzin na praktykach w szpitalu. Dobre dla kogoś, kto po studiach rzeczywiście do tego szpitala chce pójść. Ale szczerze, moja dusza trenera cierpiała wtedy, ponieważ no, nie czułem, żeby cokolwiek się posuwało w tej kwestii właśnie trenowania ludzi. Również na samych studiach o treningu bardzo mało, troszkę o fizjologii wysiłku fizycznego, ale stricte o takich rzeczach, które my sobie kojarzymy z treningiem siłowym, czyli mobilność, właśnie jakaś stabilność, rolowanie, czy technika, wzorce ruchowe. O tym nie było nic. W ogóle nic. Trening siłowy? Nic. Więc tutaj muszę wylać kubeł zimnej wody komuś, kto raczej liczył, że właśnie na studiach z fizjoterapii będzie 5 lat biomechaniki, analizowania, jak się ruszamy. Niekoniecznie, niekoniecznie. Zdecydowanie nie. Można się odnaleźć po 2 latach, po prostu robiąc zabiegi fizykoterapeutyczne, laser, chodząc na właśnie 5 godzin zajęć, potem z chęcią uciekając do domu i twoim jedynym kontaktem z tą wiedzą fizjoterapeutyczną czy trenerską będzie, tak, zgadłeś, YouTube, Facebook, ewentualnie właśnie jakieś artykuły czy kursy, na jakie pójdziesz, i to będzie wszystko, co będzie tak naprawdę zmieniać. No i twoja własna praktyka sportowa. Natomiast studia to nie poprawią sytuacji. No tak, już bardziej w kontekście właśnie, tak jak wspomniałeś, w takim fizjoterapeutycznym, już pracując tam z różnymi przypadkami właśnie tak. chorób, to się bardziej tak, sprawdzi. Tak, po udarze rzeczywiście. Mm-hmm. Tam nauczysz się, jak pracować po udarze. Jakie są modele rehabilitacji pozawałowej, po przeszczepie serca, po stentowaniu, czy po jakichś bypassach, jak najbardziej bez zarzutu. Ale jak wykonać przysiad, nie będziesz wiedział, ponieważ bardzo duża ilość moich kolegów z fizjoterapii są z treningiem siłowym, to w ogóle nic nie ma wspólnego. Nie wiem, czy jakby spotkałeś się z takimi ludźmi, z absolwentami, ale ja pewnie nie oddał żadnego mojego podopiecznego. Pomimo, że nie, jakby żadnych negatywnych uczuć nie, uczuciami nie darzę, bardzo, bardzo lubię, ale o wzorcach ruchowych, o technice, zero pojęcia.
No tak, dokładnie. No, ze swojej perspektywy mogę powiedzieć no, praktycznie to samo, że Sava jest w pierwszym roku, jeśli chodzi o taką anatomię, też biomechanikę. Niekoniecznie w kontekście samej siłowni w ogóle, bo ta biomechanika też odchodzi od takiego typowego, tej typowej takiej pracy mięśni. No ale rzeczywiście tutaj no, stricte to jest ukierunkowane na pracę z takimi ludźmi, jednak z chorobami, więc. Też osoby, które Dokładnie. ewentualnie chciałyby bardziej w tego kontekście trenera personalnego, to wydaje mi się, że też taką wiedzę zdobędą bardziej na wychowaniu fizycznym, bądź też w ogóle dużo uczelni związanych z AWF-em wprowadza takie kierunki typowo trener personalny, gdzie no więcej tam Tak. będzie na pewno ćwiczeń, więc taki plus będzie miało to na pewno Tak, zdecydowanie. przełożenie. Trener personalny powinien mieć swój kierunek bezwarunkowo. Dokładnie. Może to się zmieni w najbliższych latach i w ogóle mam nadzieję, że wejdą też jakieś po prostu ustawy, które będą weryfikowały tych trenerów personalnych, no bo wiemy, że obecnie na tym rynku no jednak nie za dobrze się dzieje wśród tych trenerów personalnych. No bardzo dużo jest osób, których ma no niekompetentną wiedzę w żadnym zakresie, no i po prostu też robią krzywdę ludziom, no i mam nadzieję, że to się zmieni w najbliższych latach. No niestety, mam nadzieję, że dzień klaty pożegnamy. Okej, okay, Kornel, przejdziemy sobie teraz do takich rzeczy bardziej, wrócimy do takich rzeczy bardziej związanych teraz stricte z rzeczami Jasne. treningowymi. Powiedz mi, jak radzisz sobie, jeśli osoba ma asymetrię siłową w kończynach? Ma na przykład jedną, wiadomo, lewa ręka jest na przykład słabsza dużo, dużo bardziej niż prawa. I jak wtedy się nastawiasz podczas ćwiczeń? Bo też się spotkałem z różnymi modelami. Niektórzy trenerzy zakładają, że jednak powinniśmy tutaj dodawać ćwiczenia takie unilateralne, gdzie jedna kończyna będzie pracować druga i dostosowywać jakby te parametry do tej słabszej, ale też się spotkałem z drugą metodyką i to też od takich zaawansowanych gdzieś trenerów, że oni mówią jednak, że powinniśmy pracować oburącz naraz i z tym, że po prostu bardziej zwracać uwagę na kontrolę motoryczną w tym ruchu, po prostu, żeby wykonywać ten ruch i lewą i prawą w ten sam sposób. Czy jakby którą szkołę ty wybierasz w swojej pracy, że tak powiem? Czy łączysz to jakoś? Jak to wygląda? Ja zdecydowanie w tą drugą szkołę bym ulokował się bardziej po tamtej stronie. W ogóle sam temat asymetrii siłowej jest bardzo często trudny do zdiagnozowania i mylony. Myślę, że warto już poczuć taki przykład wyciskania. Czyli wyciskamy na ławce płaskiej klasyczne ćwiczenie i co jest naszym symptomem tego, że jedna strona jest silniejsza? Widzimy, że obie dłonie poruszają się nie w jednej linii, tylko jedna idzie wyżej do góry, a druga zostaje z dołu. I teraz pytanie, która jest silniejsza, a która jest słabsza? I to jest pytanie, na które większość ludzi niestety daje odpowiedź złą, ponieważ wydaje się, że ta, która idzie wyżej, jest silniejsza. Natomiast ja pytam wtedy, dlaczego nasze ciało miałoby być na tyle nieinteligentne, żeby zezwalać na sytuację, gdzie większa ilość ciężaru będzie przerzucana na słabszą stronę. Ponieważ w momencie, gdy na przykład powiedzmy, że prawa ręka idzie wyżej, a lewa niżej, w takim przypadku ciężar przekrzywia się tak, że na lewej stronie będzie większe obciążenie, prawda? Ponieważ talerze będą niżej, wszystko będzie przekrzywione na tą stronę. I dlaczego nasze ciało miałoby dopuścić w ogóle do takiej sytuacji? Byłoby to zupełnie nielogiczne. Więc paradoksalnie, co się dzieje, to że gdy widzimy, że jakaś strona porusza się wolniej, jest niżej, to jest właśnie strona mocniejsza. Ponieważ nasze ciało tak przerzuca ten ciężar, żeby więcej o kilka kilogramów przeszło na stronę silniejszą. Tak więc w ogóle przede wszystkim diagnostyka tego musi być pozytywna. I jakby błędy i brak jakichś postępów w treningu i w wyrównaniu tej asymetrii jest często związane z tym, że wzmacniamy dalej silniejszą stronę, co jest dosyć zabawne. Podobnie w przysiadzie. Właśnie na przykład, jak rozmawialiśmy o tym shifcie na miednicy. Powiedzmy, że miednica ucieka w prawą stronę. I pytanie, która strona jest silniejsza? Która kończyna jest silniejsza dolna? Czy ta
po której stronie jest miednica, czy ta druga. Niektórzy trenerzy powiedzieliby, że jedna noga odpycha mocniej, dlatego ucieka nam miednica na drugą stronę. W tym przypadku, gdy miednica ucieka na prawą, no to lewa noga odpycha mocniej i przez to miednica przekrzywia się na prawą stronę. Ale znów tą samą logiką, którą omawiałem wcześniej. Jakim cudem nasze ciało zezwoliłoby, żeby większa ilość ciężaru, bo w tym przypadku, gdy miednica jest na uchodzi na prawą stronę, większa ilość ciężaru przychodzi na prawą nogę. Jakim cudem nasze ciało mogłoby dopuścić do czegoś takiego, żeby jeszcze bardziej słabsza noga była obciążana? Nasze ciało jest cwane i ono chce uzyskać jak naj... chce wykonać zadanie, używając swoich najsilniejszych systemów. Więc tutaj trzeba naprawdę uważać z diagnostyką, ponieważ można się nieźle przejechać. Więc gdy już mamy taki dysbalans, to przede wszystkim znów trzeba zniżyć procent ciężaru maksymalnego, z którym pracujemy i popracować nad setupem, czyli to jest to, co ty opisywałeś. Trzeba w taki sposób symetrycznie wykonywać ten wzorzec, z mniejszym ciężarem, znów metodycznie, setkami powtórzeń to korygować, nawet wykorzystywać jakieś takie pauzowane wariacje ćwiczeń, żeby technicznie to skorygować. Więc korygujemy to na poziomie techniki i przygotowania do danego boju przede wszystkim, ponieważ taka interwencja, na przykład rozdzielenie ciężaru, powiedzmy, że rozdzielam ciężar i mam wyciskanie hantlami, prawda? Czy to wzmocni i wyrówna tę asymetrię? Właśnie niekoniecznie, ponieważ gdy wyciskamy hantlami, również istnieje duże ryzyko, że się przekrzywimy. I co wtedy? Wtedy te działania są z natury nieskuteczne. Czy możemy się przekrzywić dlatego, że gdy nasze ciało skręci się, wyobraź sobie, że wyciskasz hantlę leżąc. Gdy nasze ciało skręci się w jedną stronę, to nie tylko jakby przerzuca większą ilość ciężaru, ale strona, na przykład prawa, gdy skręcamy się w lewą stronę, będzie miała łatwiejszą pracę, ponieważ sam hantel jest bliżej środka ciężkości ciała. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, co mówię. Tak, myślę, że dla osób, które gdzieś tam słuchają, to no też właśnie, będzie, które w tym siedzą, prawda? To jest bliższe poznaniu. Będzie to wszystko łatwiejsze. Więc zawsze liczy się najbardziej setup. Nawet kiedy wykonujemy ćwiczenie z jednym hantlem w jednej ręce, wszystko zawsze musi być na poziomie techniki równomiernie. I tylko w ten sposób to skorygujemy. Ponieważ nawet jak wyciskamy jeden hantel, również możemy dokonywać takiego samego skrzywienia. Więc należy przede wszystkim zmniejszyć procent ciężaru maksymalnego i ta technika ma być żelazna. Setup ma być żelazny, kontrola łopatek, patrzeć, czy miednica się nie skręca, tłuk się nie skręca. Później również różne wariacje z pauzami i w ten sposób w końcu to się zmniejszy. Natomiast po prostu bardzo dużo cierpliwości jest wymagane, żeby to się udało, ponieważ często wzorce wbijane latami, asymetryczne, no cóż, wymaga to co najmniej miesięcy, żeby się zmienić. Ale później warto, bo jednak ten końcowy rezultat będzie tego wart. A powiedz mi, Kornel, jeśli przychodzi do ciebie osoba na taki pierwszy trening, to jak diagnozujesz jakby w najszybszym, czy używasz jakichś takich testów ogólnych sprawnościowych, żeby zweryfikować jakby jak jego ciało zachowuje się w ruchu, jak to oceniasz na takim pierwszym zetknięciu z osobą podczas treningu? Najważniejsze w takiej ocenie jest to, żeby spojrzeć na to, jak ciało działa integralnie w dużych wzorcach ruchowych. Nie są to wcale żadne takie wysublimowane, magiczne testy, że stań na jednej nodze, zamknij jedno oko i wyrecytuj Mickiewicza, tylko wręcz przeciwnie. Mamy duży wzorzec ruchowy typu ciężar. Piotrze, chyba dmuchasz w mikrofon. Ciężar. Bardzo możliwe, że no, się odbiło. No. Spoko. W każdym razie ciężar musi być na przykład musimy wykorzystać ćwiczenie, w którym obciążymy nasze ciało w jakiś sposób, czy to dynamicznie, czy statycznie i zobaczymy, jak ono się zachowuje pod tym obciążeniem. I w
wtedy możemy zacząć mieć takie główne poszlaki co do tego, co jest problemem i później węszyć i patrzeć jeszcze głębiej. Czyli na przykład pierwsze ćwiczenie diagnostyczne, przysiad z ciężarem nad głową. W ten sposób mogę zobaczyć, jak zachowuje się kręgosłup lędźwiowy, jaki jest zakres ruchu w stawach ramiennych, jaki jest zakres ruchu w łydce, jaki. I to wszystko zależy w jakim rzucie, ponieważ gdy przejdę na front i spojrzę na kogoś z frontu, od razu mogę zobaczyć na mobilność bioder. Tak więc używam dużych wzorców ruchowych, to mi mówi najwięcej. Zwykle w dynamice na początku chcę zobaczyć, jak ktoś zeskakuje ze skrzyni, jak ktoś potrafi wskoczyć na skrzynię, jak ktoś biega, chodzi. To wszystko jest najbardziej diagnostyczne, ponieważ to ostatecznie na tym będziemy pracować i to będzie znów taki punkt, do którego wrócimy i będziemy mogli ocenić progresję. Później oczywiście również można spojrzeć wizualnie, tak więc ocena wizualna. Najlepiej bez jakiejś koszulki. Wtedy można zobaczyć, jak jest z symetrią ciała, jak jest również z postawą. Ocenić zakresy ruchu, można również siłę mięśniową, nawet po prostu oporując, gdy pacjent czy osoba trenowana leży i na przykład ma dokonać porwaną rotację zewnętrzną. W ten sposób można dowiedzieć się prawie wszystkiego o danej osobie. Wcale nie są to jakieś wysublimowane testy, w którym przykładam na przykład na kość krzyżową rękę, patrzę jak się rusza, ponieważ to bardzo często okazuje się być nieskuteczne według większych badań naukowych i wychodzi na to, że robimy to troszkę na wiarę i na ślepo. A powiedz mi, Korneli, jakiej jakby strategii użyłbyś podczas pracy z podopiecznym po zerwanym więzadle krzyżowym przednim? Tutaj wszystko zależy od tego, od bardzo dużej ilości czynników, tak więc od zaleceń lekarza, ale też od typu w ogóle operacji, tak więc skąd był przeszczep, czy w ogóle była ta rekonstrukcja, ponieważ coraz częściej mamy do czynienia z brakiem rekonstrukcji w ogóle, co też jest dosyć nową dziedziną. Więc ja z pacjentami ortopedycznymi stricte nie pracuję, raczej wybieram tych ludzi sprawnych ruchowo i tacy się do mnie zgłaszają. Natomiast jednym z takich głównych tematów, który wraca i przez co właśnie kontuzje ACL-a też wracają i to co mogę powiedzieć to jest to, że generalnie ten rehabilitujący się pacjent nie ma wystarczająco zmienionej motoryki. Tak naprawdę po operacji ACL powinniśmy poprawić sprawność danej osoby na stan wyższy niż to było przed operacją. To jest często dużo osób. Jak to wyższy? Dlaczego ta osoba ma być nawet sprawniejsza? To dlatego, że osobie zwykle sprawnej ten ACL by się nie zerwał. No chyba, że mamy do czynienia z jakimś bardzo, bardzo takim dużym wypadkiem, czy z jakąś nakładką w piłce nożnej, że dosłownie ktoś z boku dostał butem w to kolano, ale u większości ludzi tak to nie wygląda. Wygląda to raczej tak, że sportowiec ma problemy właśnie ze stabilizacją, w ogóle nie ma treningu siłowego w swoim programie, brak jest treningu motorycznego i wtedy te zerwania ACL-a się pojawiają. Więc tak naprawdę po tej operacji, po tej rekonstrukcji musimy gruntownie zająć się propriocepcją, wszystkiego nauczyć odpowiedniego przysiadu, hip hinge'a. I to dopiero realnie poprawi sytuację tego sportowca, tak że to nie wróci. Natomiast zbyt często widzę po prostu to, że wzmacnia się ten staw we wzorcach ruchowych, które tak naprawdę nie są później używane dobrze. Brak jest tego przejścia z fazy rehabilitacji do przygotowania sportowego. Czyli raczej myśli się o tym nie jako płynne kontinuum, takie spektrum, które w siebie przechodzi, tylko że dobra, chwila rehabilitacji, a później wracam do sportu. Natomiast to wszystko powinno być płynnie w siebie, idealnie przechodzić. Pod koniec rehabilitacji wszystko powinno być już zbadane testami skakania, jednonóż, stabilności, propriocepcji. To wszystko powinno być ładnie wyrównane, wzmocnione. To powinna być osoba sprawna sportowo. W ten sposób możemy realnie uniknąć kolejnego zerwania.
Przejdziemy sobie, Kornel, do ostatniego takiego pytania, które chciałbym Ci zadać. Powiedz mi, w Jasne. których ruchach powinniśmy graniczyć ruch łopatki do retrakcji i depresji? Często się mówi, że przy wznosach bocznych właśnie powinniśmy ograniczyć tą retrakcję tak typowo, żeby właśnie angażować mięśnia czworobocznego. Jakby w jakich ruchach ty zalecasz, żeby ta łopatka była w miarę takiej luźniejszej pozycji, a w której maksymalnie tutaj spięta? Jak to u ciebie wygląda? Rozumiem. No to jest temat dosyć kontrowersyjny. Dużo, dużo w społeczności na ten temat się mówi i te stare paradygmaty, stare wierzenia powoli się zmieniają. Kiedyś mieliśmy do czynienia z tym, że wszystko było na retrakcji i depresji. Masz chodzić na retrakcji depresji i wykonywać dosłownie najlepiej jeszcze czynności życiowe na co dzień. Wszystko na retrakcji i depresji. Natomiast teraz jak analizy biomechaniczne i wręcz sama po prostu znajomość fizjologii może nam powiedzieć troszkę więcej o tym, dlaczego sama łopatka w ogóle istnieje. Dlaczego ten segment jest ruchomy. Musimy pamiętać o tym, że nasze ciało wygląda w ten sposób nie bez powodu, ponieważ ono jest w ten sposób ewoluowało i w ten sposób się zmieniało, by dostosować się do naszych potrzeb ruchowych. I respektowanie tego, w jaki sposób jest zbudowane, daje zwykle najlepsze efekty, jeżeli chodzi o również jego trening, bezbólowość. Nasza łopatka rusza się dlatego, że tworzy ona bezpieczną bazę dla kości ramiennej. A konkretniej jest takim statkiem, który dosłownie przewozi i jest bazą dla wydrążenia stawowego, który porusza się wraz z naszą kością ramienną. To znaczy, o czym mówię? Jak podnoszę rękę nad głowę, gdyby łopatka była po prostu zbitym cementem stworzenia, gdy podnoszę rękę nad głowę, mam dosyć niestabilną pozycję bądź zmniejszony zakres ruchu. Gdyby łopatka była zacementowana, to mógłbym unieść przy zachowaniu stabilnego stawu ramiennego rękę tylko do pewnego poziomu. Natomiast ten ruch łopatki umożliwia zmianę położenia tego naszego wydrążenia stawowego do takiego, byśmy mogli mieć pełny zakres ruchu i wisieć, wyciskać nad głowę, wykonywać wszystkie te najważniejsze wzorce ruchowe. Więc gdy obserwujemy ruch łopatek podczas przeróżnych właśnie wzorców, czy to wyciskań, czy nawet po prostu tego podniesienia rąk, widzimy, że one się ruszają. Włączają się do naszego ruchu podczas już chyba przekroczenia kąta 30, czy tam niektórzy mówią nawet 60 stopni. To wszystko jest również osobnicze. Więc pytanie, dlaczego powinniśmy je ustabilizowywać? Dlaczego należy przeciwstawiać się naturalnym wzorcom ruchowym, które prezentuje nasze ciało? I odpowiedź moja jest taka, że nie należy, ponieważ gdy staramy się dla tak naprawdę naszych mięśni, czysto podejście kulturystyczne tutaj występuje, czyli podejście, które rozbija wszystko jak klocki Lego, sprawia, że nie analizujemy ciała, nie patrzymy na ciało jako na całe, tylko patrzymy na jakiś mięsień. Chcemy poprawić pracę tego, a wyłączyć pracę tego. Natomiast dlaczego mamy wyłączać pracę mięśni, które naturalnie włączają się do ruchu? Aktywacja mięśni jest czysto powiązana z tym, jak nasze stawy powinny się poruszać. Dlatego gdy ktoś jakby zacementowuje te łopatki podczas wznosów bocznych czy innych ćwiczeń, o których zaraz powiem, troszkę boli mnie serce, że zostało to w ten sposób opowiedziane, bez nakreślenia jakiegoś większego kontekstu co do właśnie fizjologii. Czyli podczas wznosu bocznego nie powinniśmy robić nic. Powinniśmy pozwolić naszym mięśniom aktywować prawidłowo i rzeczywiście zaaktywować tym czworobocznym, tak by ta łopatka mogła się spokojnie rotować po klatce piersiowej. Czworoboczny ma takie przyczepy, że jego skurcz pozwala na górną rotację łopatki i tym samym poruszanie się tej łopatki i wydrążenia stawowego, żeby kość ramienna była cały czas w swoim odpowiednim ułożeniu. A kiedy my staramy się tą łopatkę zacementować, to tworzymy złe wzorce aktywacyjne i dezorganizujemy stabilizację i naturalne wzorce ruchowe.
Więc idąc już dalej, nie tylko przy wznosach bocznych, ale również przy wszelkiego rodzaju wyciskaniach na głowę w podganiu, również powinniśmy pozwolić łopatce poruszać się tak, jak ona naturalnie chce, tak jak nasze ciało podpowiada. No ponieważ wtedy osiągamy stabilniejsze pozycje. A wręcz niektórzy mówią o tym, żeby te pozycje jeszcze mieć, czyli na przykład przy wyciskaniu nad głowę jeszcze doprowadzać do elewacji łopatki, do podniesienia łopatek, tak, by to wydrążenie stawowe podążało razem z kością ramienną, żeby cały czas była solidna baza, co jednocześnie tworzy odpowiednią przestrzeń dla stożka rotorów, przestrzeni podbarkowej. Natomiast gdy łopatka jest w miejscu, wróćmy jeszcze raz do wznosu bocznego, to gdybyśmy sobie wyobrazili łopatkę i sam właśnie wyrostek barkowy tam, pod którym przechodzą ścięgna stożka rotatorów, a nasza kość ramienna chce się rzeczywiście podróżować do góry, ponieważ wykonujemy wznos boczny, łopatka jest cementowana, to ten dach nie może się ruszać. I w ten sposób możemy stworzyć sobie konflikt podbarkowy i problemy z nadgrzebieniowym głównie, ale też z innymi mięśniami stożka rotatorów. Więc te wszystkie patologie tworzą się wtedy, kiedy staramy się zbyt wpłynąć na to, jak nasze ciało samo naturalnie skłania nas do ruchu i w jaki sposób jest stworzone. Tak więc już tak przechodzę do twojego pytania. Kiedy ta retrakcja i depresja jest prawidłowa? Otóż wtedy, kiedy kość ramienna się nie rusza. Wtedy również nasza łopatka powinna być stabilna i usztywniona. Tak więc, kiedy mamy do czynienia z przysiadem, z martwym ciągiem, nie mamy dużych zakresów ruchu do protrakcji, do górnej rotacji tej łopatki. Nasza kończyna górna nie podróżuje gdzieś tam nad głowę, tylko mamy ją w stabilnej cały czas w tej samej pozycji. Więc wtedy rzeczywiście wykonujemy opuść barki i zepnij je ze sobą, czyli retrakcja, depresja, jest stabilna pozycja i przysiad, sztanga ma dobrą pozycję, żeby spocząć na tych właśnie łopatkach i dzięki temu możemy wykonać bezpiecznie wzorzec ruchowy. Podobnie jest przy martwym ciągu, również retrakcja i depresja, aczkolwiek nie jakaś krańcowa, tylko najlepiej w pozycji neutralnej, tak więc wykonujemy tą retrakcję i depresję tak na 50% i utrzymujemy tą pozycję i wtedy wykonujemy wzorzec ruchowy. Innymi ruchami, w których ta retrakcja i depresja była potrzebna, są na przykład spacer farmera, ponieważ również no, nie mamy tam żadnego ruchu kończyny górnej. Natomiast wszędzie, gdzie ten ruch jest, należy pozwolić swojej łopatce na swobodną podróż i nie próbować spinać mięśni w ten sposób, by jej to uniemożliwiać. Okej, okay, jeszcze tak, Kornel, na sam koniec powiedz mi jakie książki mógłbyś polecić naszym słuchaczom w kontekście treningu i takiego też treningu medycznego może? Bądź też jakieś publikacje, czy też strony internetowe, z których mogą zaczerpnąć wiedzę na przykład o artykułach? Jeżeli chodzi o portale internetowe, to tutaj przede wszystkim Facebook jest przydatnym narzędziem. Ja korzystam głównie z portali dla fizjoterapeutów, ponieważ tam pojawiają się rzeczywiście takie najnowsze analizy, zwłaszcza na portalach anglojęzycznych. Również same linki do badań, gdzie można przeczytać wyniki, przeczytać metody. Tak więc przede wszystkim zobaczmy. Wszelkie frazy związane z fizjoterapii, z fizjoterapii research, fizjodigest, nie pamiętam dokładnie nazw tych portali teraz dla Ciebie. Natomiast możemy w jakiś sposób je podlinkować, bądź mogę je dołączyć do tego materiału. Mam również film o tym, właśnie o tym problemie, gdzie mam w swoim opisie cały zestaw, dosłownie chyba 40-50 różnych źródeł, właśnie tego typu stron, również z artykułami, gdzie można tą wiedzę czerpać. Więc byłoby to znacznie łatwiejsze, niż gdybym miał po prostu wymieniać teraz.
Jasne, wiesz Wszystkie co, to tam wszystkiego podeślesz mi miejsca. linki i ja oczywiście po prostu udostępnię w opisie do tego podcastu Świetnie, też dla słuchaczy, świetnie. żeby mieli. Dzięki Ci bardzo, Kornel, za udział w tym Również podcaście, za dziękuję. przekazanie wiedzy. Oczywiście też odnośniki do Kornela kanału na YouTube znajdziecie w naszym opisie, także Jasne. zapraszam do obejrzenia jego materiałów. Dzięki Ci raz jeszcze, Kornel, i do Dzięki Ci zobaczenia. wielkie. Cześć. Dzięki Ci wielkie. Do usłyszenia. Cześć.